będziemy tutaj bliżej morza, będziemy szukać miejscówki ciekawej. Ale pięknie to widać, jo. Rodzinka 4 plus 1. Witamy, witamy. Jesteśmy w miejscowości Szar. Nie wiem, czy jest tutaj w lewo. Za 600 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. To się nazywa widok. Marina po lewej. Można razie przed siebie jechać. Pan stopą łapie. Dorowin go. A, czyli dorowin. To chyba parking na przyczepy kempingowe. Ludzie sobie zostawiają. Tak, żeby nie wracać z nimi. Cały park dinozaurów. A to tu jest ta arena, to tu będą występować. Mhm. Czyli tu będzie ta impreza. Dino park, fontana. Mugeba w miejscowość i tutaj wypatrzyliśmy w necie dom na wyłączny z basenem. Zobaczymy. Kawałek odporać. Zobaczymy, jak to będzie, bo tutaj nie ma takich domków jak na Rywierze Makarskiej przy wodzie. To jakiś kościółek. Jak to wygląda? Mniejszy basen. Mały. To znaczy połowa z tego, co myśmy. Mały i głośno, dzieciaki. Nie ma numeru telefonu. Pani jest tutaj taka miła Chorwatka. Dała nam numer telefonu i Piotrek rozmawia z tym właścicielem. Może się uda. A to jest was kaput? Tak, a to jest was kaput, ja? Jedziemy w inne miejsce, bo tamto to nie wypał, się okazało. Ty, Piotrek, lubisz takie drogi? Tak, za nami siwo. Chcesz coś powiedzieć? Skręć w lewo. Tak, chciałem powiedzieć właśnie, że no ci Chorwaci trochę tak oszukują, bo mówią, że bez bookingu taniej, a pan powiedział, że mam... Za 500 metrów skręć w lewo. Że mam zniżkę Genius i po prostu przez tą zniżkę Genius mam taniej, a tak to on liczy dużo więcej. I po 200 nam liczył, także 800 za te 4 dni, a na bookingu 720, także no jest różnica. Budułam tutaj. Musimy ci zjechali od tyłu. Tak. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Takim od ludziu. Halo? Halo? Halo?
Halo, halo. A tak to są. To właśnie szykują do sezonu. Śmietniki wywalone, chyba sprzątają. Halo? Nikogo nie ma. Halo? Ja? Chwilę tak. Von heute bis Sonntag. Bis Sonntag? Ja. Vier Tage. Tak, to się wypakowujemy. Zostajemy tu. Teraz mogę pokazać wam, jak nasz apartament wygląda. Myślę, że fajnie. Taki mini aneks kuchenny. Taras. Sofka. Z TV. Sypialka. Nie wiem, chyba tu chłopaki wezmą. Jak ty myślisz? Chyba tak, bo oni bliżej telewizor, a my sobie będziemy spokojnie. Mhm. Łazienka. I co, Max? Spoko, fajnie. A my tu będziemy mieć takie... No chyba, że wy wolicie z baldachimem. W sumie mi jest obojętne. Jej nie jest obojętne. Szafa. Kto to tak krzyczy? I tu fajnie. Kto to tak krzyczy? Ale chyba tu takie, ja wiem, jakieś ptaszki i tak dalej na tych, to chyba my tutaj. A wy tam. Dobra. Będziecie mieli bliżej do telewizji, nie będziecie nas budzić, bo my wcześniej chodzimy spać, a ty i tak siedzisz. Tak, ten weźmiecie, taki bardziej. A my tamten. Super, fajnie. To łóżko widzę, że jest też większe. Tak, wydaje mi się, że jest większe. Właśnie będzie im lepiej tutaj na tym łóżku. Tak, puść. Dobra, teraz bałaganimy. No tak, nagrane. Room tour nagrany, więc można bałagan robić. Ale gospodarze przemili. Zakupy są. Aleks wszedł, co teraz będzie oglądał. Tutaj będzie wasz pokój. Dobra. Tak żeśmy stwierdzili. Myślę, że fajnie, nie? No. Duże łóżko, wielkie. Wow. Łazienka ogromna. Spora. Fajna. No. Fajna. Jasno. Jest gdzie zjeść. Tak, i teraz mamy... To taki z baldachimem. To ja wolę tam spać. No, my tam weźmiemy. Wy nie macie kim. Ale cwany! A teraz zauważył, nie szkodzi. Damy sobie radę, bierzcie sobie z klimą, to dla nas nawet lepiej. Tak, chodzi tu klima. To jedna jest w sypialni. Nie, tu jest druga. A gdzie jest druga? Aha. Są dwie. Dobra. Spokojnie, chcesz iść na zewnątrz? Zobaczyć. A tylko sorry, tam zamknąłeś samochód? Czy nie, otwarty. Bo tam portfel mój z pieniędzmi jest. Tylko otwarty tam. Gaźnik otwarty. Chcesz zobaczyć basen? Jak już. Tutaj się na górę otwiera. Mhm. Tu będziemy jeść. A basen z tyłu? Z tyłu. Idziesz, Max? O, tu można coś powiesić i suszyć. No Kusia też idzie zobaczyć. Co? Ciekawe. Nie jest taki duży jak tamten, ale jest fajny. Światło też ma. Fajny, spokojnie wszyscy będziemy mogli się kąpać. Tamten był większy. 1,80 m będzie. Tak? Głębszy? Nie, głębszy. Mhm. Dobrze, testujemy. I grill jest jeszcze z tamtej strony. I no to też się już podoba. Ale my właśnie to nie stawić. No nie, ale chyba nie, ja wiem. Nie. Może faktycznie taki głęboki. Głęboki? Można przetestować. Okay. Ej. To później sprawdzimy. Skombinuję. Chodź, chodź, Nukusia. Światło też ma jedno. No to fajnie. Zaczynam też pomyśleć. Zobaczymy jak będzie. Dzisiaj jesteśmy sami, nikogo nie ma. Jutro ma rodzina przyjechać. Także od jutra będą tutaj. No. To się wypakowujemy. Nuka, chodź! Nuka! Chodź do domu. Chodź. Chodź. Już się bałagan robi. Także już widać, że
Czasujemy. Zdrzałem się na plecy. Ja teraz szybką carbonarę zrobię. Makaron jest, jajka są, wszystko co potrzebne jest i zjemy coś szybkiego, żeby iść na basen. A ty proszę, co Alek zrobił? Stół totalny. Nasz sklepik mały. Bo i tak tu nie będziemy jeść, tylko na zewnątrz, także może być. Przynajmniej widać, co jest. Tak, Alek sobie otwiera trufle. Smacznego. Dziękuję, smacznego. Carbonara to szybkie, fajne danie. Pycha. Jeszcze z truflami. To ekskluzyw, prawda? Tak, pycha. Popatrzcie. Lepiej niż w niejednej restauracji. I tak, proszę Państwa, chłopaki się już kąpią. Taki mały update. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy z ciepłej Chorwacji, upalnej, 30 stopni. Dzisiaj, pomimo że jest pochmurno, to ciekawe, jakby słońce świeciło tak intensywnie. To z 36 by było. No pewnie tak. A to tak nie świeci dzisiaj mocno. Chciałam powiedzieć, Max sobie tam kima. I co chcę powiedzieć, że jak tutaj przyjechaliśmy, to pewnie na nagraniu widzieliście z tyłu porozwalane śmietniki. Ale chcę tutaj powiedzieć dlaczego i usprawiedliwić gospodarzy. Oni mieszkali na stałe w Szwajcarii i przyjechali tylko na sezon właśnie turystyczny do końca sierpnia. I dosłownie wczoraj tu przybyli. Także dziś wszystko ogarniali. Jeszcze woda jest chłodna, bo świeżo nalana do basenu. Także czyściutko, pięknie. Lukusia sobie też tu spaceruje. Z pieskiem można i szczerze polecamy. Bardzo fajna miejscówka. Tak. Basen głęboki, metr? Metr 60. No, to jest? Po szyję. No to świetnie. 60, Max będzie skakał pewnie później wieczorem. Tak. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Że mamy fajnie, bo mamy miejscówkę na parterze. Także mamy rozsuwane drzwi. Lukusia sobie chodzi, bo wszędzie spaceruje. Także tak, fajnie, no. Fajnie. To jest taki plusik. I duże mieszkanie, 70 metrów. Tak, tak. Więc jest takie wygodne. Ale brakuje tutaj tego na wodę, nie? Tej maszyny. Aha. No, i musimy grilla kupić. Jest tu grill, Piotrek. No ale to powiedzieli, że prywatny to jest. Ten grill jest prywatny. My sobie kupimy taki mały, ten 120 euro. No wiem, wiem. Tak, będziemy w sklepie, jakiś markecie. Tak, będziemy robić steki z truflami. Truflami. Tak. I ten wurst z truflami. Wszystko z truflami. Kanapki z truflami. Wszystko z truflami będzie. Wszystko. Ty skaczesz? Nie. Myślałam. Kubka się szykuje. No, chyba tak. Nie obserwuję. Trzeba będzie patrzeć, żeby posprzątać od razu. Jak się załatwi. No ale chyba tak, bo ona nie je. No, to chyba jej się chce. Tak się patrzy. Wyspałaś teraz? Tam chłodno. Jak ona je, to nie wolno jej przeszkadzać, nie wolno na nią patrzeć, bo ona przestanie jeść, nie będzie jadła. Ale Nuki tak samo robił, że jak się sprzątało koło niego, to nie chciał jeść. I tak samo Kubka, też nikt nie może patrzeć. No. Taki nasz piesek. Jak idziemy i na przykład, nie wiem czy to fajny temat, ale się zatrzymuje na Kubkę, to my nie możemy się zatrzymać razem z nią, tylko my mamy iść dalej. Ona nie chce, żeby mamy patrzeć. Ona od razu automatycznie przestaje. Już nie robi. A jak szuka miejsca, to trwa to kilka minut. Wącha, wącha, kręci się w kółko. Nie wiem, co ona szuka, co tam wącha. Teren odpowiedni. Dobrze, a wracając do basenu, fajnie. Normalnie, no, odcinek osobny. Problemy z psem w Chorwacji. Już się popatrzyła na ciebie. Tak? Nie widzę. Zmierzyła Aleksa. Jest zadowolona. Zrozumiała. No, ma. Taka prawdziwa kobitka. Kochana. Ominęła ją. Kochana. Teraz do ciebie. Dżona idzie. Taki kochany. Idzie. Kochany. Co? Nie chcesz kąpać. Nie. Fajnie, że jest tutaj prysznic i można się opukać. A, widzisz? Nie wiem, wiesz, teraz przyjmę. Raz, jeden. A bo to się tak zało, co w górze.
Dlatego tam była gruba rura pewnie. No. Więcej było w rurze. Tak, żeby dłużej się trwało. Tak. Zajmij się umyłem. Aleks, to jest zahaktowany. Chorwacja. Jak się cieszą. Ale czuć emocje. Tak. Zbieramy się do wyjścia. I co, gotowi jesteście? Patrz, teraz ty jest zaskoczona. Grill elektryczny. Wow! Pani powiedziała, że mamy sobie szukać wszystkiego. Ale fajnie. To działamy, zobaczymy, czy jest na pewno. A gdzie był? Na górze, na lodówce. Aha. Powiedziała, że wszystko, co w apartamencie, to mamy używać. Patrz! No, elegancki. A jest tak podłączyć? Patrz, grzałka, wszystko jest. No to będziemy testować elektrycznego grilla. Ale czad. No jest, wszystko. To dzisiaj robimy elektrycznego grilla. No chyba, że zjemy. Nie. A chciałam powiedzieć, że był mecz Albania-Chorwacja i 2-2, bo samobójcze jeszcze mieli. Albańczycy. Dobrywa. Dla zainteresowanych to jest ulica Medulińska 66 i 64. Trzygwiazdkowy apartament. No teraz uwaga. Popatrzcie, jaki samochód, ale nie to chcę pokazać. Jaki brudny oczywiście. To dał Polak w Chorwacji. No. Na boso. Cała. Zdrowo na boso. Zdrowo, tak? No. No, masz rację. Ale brudny samochód po naszym safari wczorajszym.